Czcigodni bracia w powołaniu kapłańskim i biskupim na czele z księdzem biskupem Januszem, biskupem diecezji łomżyńskiej i księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy bracia i siostry w powołaniu chrześcijańskim na czele z przedstawicielami naszego parlamentu, rządu, władz samorządowych, szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, władz uczelnianych i innych placówek, innych wspólnot tutaj obecnych. Drodzy telewizowie, telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja i innych mediów transmitujących tę żałobną uroczystość, bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiejsza homilia będzie miała cztery punkty, w których znajdzie się nasz dialog z Panem Bogiem i nasz dialog ze zmarłym pasterzem, księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. Dialog pierwszy, dialog Pana Boga z nami. Słowo Pana Boga do nas. Na liturgii pogrzebowej zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, zwiastujące obiecane nam przez Boga wieczne trwanie, nasze życie wieczne. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Mówi natchniony autor Księgi Mądrości. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana, pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Zapewnia nas Chrystus w Ewangelii świętego Jana. Nasz Bóg nie jest więc Bogiem milczącym. Zwraca się do nas tak często w swoim Słowie i spełnia wobec nas dzieła miłości. Czyni nam wielkie rzeczy. Jego Słowo przychodzi do nas w różnym czasie, gdy się radujemy i gdy się smucimy, gdy jesteśmy zdrowi i gdy chorujemy, gdy jesteśmy młodzi i gdy jesteśmy w podeszłym wieku. To Słowo Pana Boga dzisiaj nas pokrzepia i przynosi nam nadzieję, gdy przybyliśmy na pogrzeb świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka. To Słowo nam dziś zwiastuje, że nasz Zbawiciel przychodzi po swoich, którzy w Niego uwierzyli, którzy Mu zaufali i Go pokochali, którzy tu na ziemi dla Niego żyli. Przychodzi, by ich przeprowadzić przez bramę śmierci do nowego świata, do nowego życia. I to Bóg nam wybiera godzinę tego przyjścia do nas i po nas, tak jak nam wybrał godzinę naszego poczęcia i przyjścia na ten świat. Wierząc w Jego miłość, jesteśmy przekonani, że ta godzina Jego przyjścia po nas jest bardzo odpowiednia dla nas, chociaż nam się niekiedy wydaje, że tak nie jest, że ta godzina odejścia jest niekiedy przedwczesna i często niespodziana. W Słowie Bożym znajdujemy pocieszenie i ukojenie, gdy drążą nas pytania, dlaczego już,
Dlaczego tak? A dzisiaj pytamy, dlaczego taki piękny biskupi kwiat został już wycięty z ogródka polskiego episkopatu. Drogi księże biskupie Stanisławie, Chrystus nasz Zbawiciel przyszedł po ciebie, aby cię zabrać do siebie na wieczne trwanie w miłości przed Bogiem. My, patrząc na twoją trumnę, uświadamiamy sobie, że Bóg przez twoją śmierć przypomina nam, że my także stąd odejdziemy, gdy Jezus przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. W wierze Kościoła, którą tu na ziemi z nami dzieliłeś, kierujemy do Ojca bogatego w miłosierdzie, do Ojca wszelkiego życia, doczesnego i wiecznego, naszą modlitwę dziękczynną i błagalną, którą włączamy w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Nasze słowo do Pana Boga w tym dialogu z Bogiem. Nasze słowo ma charakter odpowiedzi na Boże Słowo i jest wypełnione dzisiaj w szczególny sposób dziękczynieniem i prośbą. Słowo wdzięczności. Panie Boże, nasz Ojcze, podczas tej Eucharystii dziękujemy Ci za dar życia i za każde dobro, które zostawiłeś na tym świecie, w sercach i umysłach ludzi przez posługę księdza biskupa Stanisława. Dziękujemy najpierw za jego rodzinny dom w Majdanie Sobieszczańskim na Lubelszczyźnie, za jego bogobojnych rodziców, za wychowanie religijne i patriotyczne, za to niezapomniane wiano wyniesione z domu rodzinnego od mamy i taty. Nasz niebieski Ojcze, dziękujemy za dar powołania kapłańskiego, którym obdarzyłeś przed laty maturzystę Stanisława, które powołany wypełniał w zgromadzeniu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Dziękujemy za dar święceń kapłańskich otrzymany, jak słyszeliśmy, w dniu 28 czerwca 1959 roku w Poznaniu z rąk księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Boże w Trójcy Święty Jedyny, dziękujemy, że w młodym kapłanie wzbudziłeś miłość do Pisma Świętego, że na jego kapłańskiej drodze postawiłeś mu wspaniałych mistrzów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a potem w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie ukształtowała się jedna ze ścieżek jego kapłańskiej posługi, posługa myślenia, posługa naukowo-dydaktyczna, wytyczona głównie przez wspaniałego mistrza i pasterza, księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, który właśnie zaszczepił w kapłanie Stanisławie miłość do małżeństwa i do rodziny. Boże nasz Ojcze, dziękujemy za 17-letnią posługę księdza biskupa Stefanka w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przy boku księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego i za 15-letnie pasterzowanie biskupie w kościele łomżyńskim. Dziękujemy, że tak wiele osób przez to spotkanie z biskupem Stanisławem odnalazło Ciebie, uwierzyło w Chrystusa, rozpoznało w Nim swego przyjaciela i Zbawiciela. Po słowie wdzięczności jest słowo prośby. Panie Boże, nasz Ojcze, do słów wdzięczności dołączamy dziś pokorną prośbę. Jest ona tylko jedna, taka najważniejsza, abyś wybielił w zbawczej krwi Chrystusa wszystkie cienie kapłańskiej i biskupiej duszy Twojego sługi, abyś go przybrał podczas tej Eucharystii w szaty zbawienia,
i przyją na niebieskie komnaty. Część druga, dialog drugi, nasz dialog ze świętej pamięci biskupem Stanisławem. Słowo, przesłanie zmarłego do nas. Drogi księże biskupie, tak wiele wygłosiłeś homilii, kazań, konferencji, rekolekcji do różnych grup społecznych, kapłanów, sióstr zakonnych, małżonków, rodziców, parlamentarzystów, różnych innych grup młodzieżowych i społecznych. Także wiele wygłosiłeś wykładów kursorycznych i monograficznych na uczelniach do młodzieży duchownej i świeckiej, wykładów i prelekcji na różnych sympozjach, sesjach i spotkaniach. Biskupi i kapłani szybko rozpoznali Twój talent kaznodzielski, talent wykładowcy, dlatego Cię zapraszali do różnych wspólnot. Twoje przemodlone kazania, konferencje bazowały na Piśmie Świętym i nauce Kościoła. Były ozdabiane mocnymi, dobrze dobranymi przykładami, obrazami z codziennego życia, szczególnie życia małżeńskiego i rodzinnego. Były wypowiadane z wielką pasją, poruszały wiernych. Dziś zamilkły Twoje usta, ale ślady Twoich wystąpień pozostały w naszych sercach, pozostały w nagraniach i publikacjach naukowych i homiletycznych. Pozwól, że użyczę Ci w tej chwili moich ust i przytoczę z Twojego bogatego skarbca myśli tylko jeden krótki fragment z Twojego słowa na powitanie z Kościołem Łomżyńskim z dnia 28 października 1996 roku. Cytat. Od dzisiaj chciałbym spotkać każdego z Was i wpatrzeć się w oblicze, w którym objawia się oblicze samego Chrystusa. To w Waszych oczach zapisane są słowa Ewangelii, które mam czytać, a równocześnie Wasze oczy i Wasze serca są przestrzenią, której mam służyć, by objawiły się w niej słowa Ewangelii. Witając się z Wami, jak najserdeczniej zapraszam do spotkań i czekam na te spotkania. W Kościele Chrystusowym nie ma stopni władzy. Są stopnie służby i odpowiedzialności. Bardzo serdecznie proszę o modlitwę, bym mógł sprostać wyznaczonym zadaniom. Koniec cytatu. W słowach tych, księże biskupie Stanisławie, wyraziłeś ogromną miłość i szacunek do każdego człowieka. Dziś wiemy, że tych słów nie powiedziałeś, by się komuś przypodobać, lecz aby je wypełnić na wzór Chrystusa. Gdy zamknęła się książka Twojego ziemskiego życia w oparciu o to, czego doświadczyliśmy i co o Tobie mówią i piszą w mediach katolickich, możemy powiedzieć, że byłeś prawym człowiekiem, autentycznym chrześcijaninem, prawdziwym ojcem, bratem, pasterzem i przyjacielem każdego człowieka. Dałeś się poznać jako obrońca prawdy, promotor wiary, obrońca życia, promotor małżeństwa i rodziny, promotor wartości religijnych i narodowych. I nasze słowo do zmarłego w tym dialogu z nim. Drogi nasz przyjacielu, księże biskupie Stanisławie, oto wybija godzina pożegnania Ciebie
w katedrze łomżyńskiej, w matce kościołów całej diecezji, gdzie tyle razy przemawiałeś, gdzie sprawowałeś Eucharystię. Żegnamy Cię w postawie wdzięczności wobec Pana Boga za Ciebie. Żegnają Cię biskupi, Twoi bracia w posłudze pasterskiej, biskupiej. Żegnają Cię księża, Twoi wychowankowie, koledzy, uczniowie i przyjaciele. Żegnają Cię siostry zakonne, które tak ceniłeś. Żegnają Cię klerycy. Żegna Cię Twoja ukochana diecezja, której służyłeś od 1996 roku. Żegnają Cię wszyscy, nie tylko w tej świątyni obecni, tej katedrze, ale także, którzy łączą się z nami przez media. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Odnajdź tam swoich przyjaciół, z pokrewieństwa krwi, mamę, tatę, rodzeństwo. Odnajdź tych, z którymi zaprzyjaźniłeś się, gdy tu byli na świecie. Odnajdź przyjaciół z Twoich ziemskich dróg, które tam są, których tu na ziemi miałeś tak wiele. Dziękujemy Ci za przykład kapłańskiego i biskupiego życia, za prawość w myśleniu, mówieniu i postępowaniu, za Twoją dyspozycyjność do służby, za Twoje poczucie humoru, za Twoją wrażliwość na potrzeby drugich, za gotowość do niesienia pomocy, otwartość na każdą ludzką sprawę, a także za dyskretne znoszenie cierpień, cierpień duchowych i fizycznych, o których dokładnie nie wiedzieliśmy. Ale dzisiaj to lepiej wiemy. Dziękujemy Ci, księże biskupie Stanisławie, za obronę i promocję Radia Maryja Telewizji Trwam, naszego dziennika. Pamiętamy ten czas, gdy środowiska ludzi nieprzyjaznych Kościołowi nalegały, by te media toruńskie zniszczyć rękami biskupów. Wiemy, że stałeś w pierwszym szeregu obrońców tych mediów. Wiedziałeś dobrze, jakie nadchodzą czasy, co się dzieje w Europie, jakie plany mają ludzie przesiąknięci ideologią zła. Uważałeś, że te media są wielkim darem Pana Boga dla Kościoła i dla Ojczyzny, że nie pozwolą się poddać poprawności politycznej, że będą służyć szerzeniu i promocji prawdy i dobra. Spoczywaj w pokoju, dobry pasterzu, dobry biskupie, miłośniku Boga i człowieka, szczególny miłośniku małżeństwa i rodziny, Kościoła i Ojczyzny, przyjacielu prawdy, dobra, piękna, przyjacielu mądrości. Niech Maryja, którą umiłowałeś na ziemskich drogach Twojego życia, niech Cię zaprowadzi do Jezusa i otuli Cię na wieki płaszczem swojej matczynej miłości. Do zobaczenia w wieczności. Amen.